Cześć. W 11 odcinku Technozgredów wita Was Paweł Iwaniuk. Moim dzisiejszym gościem jest Wiren Mhandary, znany również jako mój hinduski brat bliźniak. Będziemy dyskutować o e-commerce, o konferencjach. Zapraszam. Czołem, Wiren. Cześć. Kurczę, to już 6 odcinków. No. To 11 odcinek Technozgredów, a ty byłeś w 5. W pierwszym odcinku tak nowej serii. Tak jest. Spoko. Dzisiaj będziemy ostro dyskutować o trudnym fachu e-commerce'owym i będziemy m.in. rozmawiać o konferencji, która w ubiegłym tygodniu miała miejsce w Warszawie na temat właśnie e-commerce. Wiren, pierwsze pytanie. Dla takiej osoby, która już jakby trochę jest w branży, ale nie do końca jeszcze z tymi spotkaniami branżowymi ma do czynienia, powiedz, czy warto jest wydać w tym przypadku 1200 zł, aby uczestniczyć w tego typu spotkaniu? No dobra, pierwsza rzecz, odpowiem teraz. Tak? Pierwsza rzecz, palę papieros, więc to nie jest żadna reklama, to jest nauk, tego nie zróbcie, bo bardzo łatwo można uzależnić. Więc... Tak. Okej. Okay. Jest tak. Wracając do pytania. Słuchaj, ja jestem w e-commerce od 2003 rok. Nigdy nie byłem na tego typu spotkanie, bo A, nie miałem czasu. B, tylko to kosztuje kupę kasy. No tak. Więc trochę szkoda, że nie mieszkam w Warszawie. Mieszkam w Elblągu, małe miasteczko, a żeby jakkolwiek tam jechać do Warszawy, no to jest tragicznie. Plus dodatkowo bukowanie hotelu, inne takie tam pierdołki. Ale powiem Ci, że to był mój drugi akurat spotkanie branżowe. Pierwszym byłem w Barcampie w Poznaniu. Warto. Naprawdę warto. Nie powiem, nie wszystkie prezentacje, przynajmniej dla mnie, były użyteczne, ale niektóre tak. Niektóre tak i gdyby miałbym wydać, no okej, 2200 jest zbyt wysoka cena, no ale dostajecie naprawdę wartościowe informacje tam. No, przynajmniej dla mnie tam były bardzo wartościowe informacje na niektórych prezentacjach. A nie wiem, ile wartościowe była moja prezentacja dla innych osób, no to nie wiem. O twojej prezentacji jeszcze porozmawiamy później. Spoko. Ale myślę, że tak, bo to, co widać w slajdach, to nie jest wszystko. Bo tam człowiek też mówi i te słowa są bardzo ważne, bo były niektóre slajdy takie, że tam praktycznie nic nie było, no kilka słów. A resztę osoba po prostu tylko mówiła. Więc trzeba po prostu tam siedzieć, posłuchać, co oni mówią, bo oni mówią naprawdę ciekawe rzeczy, oni się znają, to co oni robią. Myślę, że warto, ale nie wiem, czy warto, wracając jeszcze raz do tej kwoty. Mam nadzieję, że następne tego typu spotkania, które będą branżowe, no chyba, że obniżą cenę o połowę, no to będą mieli więcej osób. Ale to jest kwestia organizatorów tego typu imprez, jak oni chcą u siebie mieć, no jak ktoś mówi, kasę. Jasne. A propos twojej prezentacji, to ta prezentacja odbiła się dość szerokim echem, pozytywnym szerokim echem w sieci. Nawet Grzesiek Marczak, zwany Hazanem, określił cię mianem Boski po jej wysłuchaniu. Powiedz, jak przygotowywałeś się do prelekcji, to na co kładłeś największy nacisk? Szczerze? Szczerze. Ja no, bym, czy, tak, jak zawsze szczerze. Ja byłem bardzo zestresowany. Bardzo. Miałem, w tej chwili nie mam, ale miałem kamfobię, że czyli stoję przed kamerą, to zaczynam się szemrać. Plus dodatkowo, kiedy trzymałem mikrofon w ręku, no to moje ręce praktycznie szemcały. Na przykład Madlena od razu zastrzegła, że ja jestem zdenerwowany, zestresowany, więc musiałem coś zrobić.
to zmieniłem samą taktykę wydania tej całej prezentacji mojej. To znaczy, zaczynałem, nie wiem, czy ty nie widziałeś tą prezentację, Na zaczynałem razie tylko rozbierać. słuchałem. Tak, ja zaczynałem rozbierać koszulkę, bo pod spód miałem koszulkę od szlakera. Więc od razu wiesz, niby moje ręce szemrzą, no to mówiłem do wszystkich spokojnie, to nie jest to, co wy myślicie, to znaczy striptease nie chciałem tam zrobić. Ale chodzi o to rozluźnianie, całą atmosferę, bo okej, przepraszam tych wszystkich osób, bo niektóre prezentacje tam były nudne. Niektóre były tak nudne, że praktycznie wiesz, spałem, nie? To musiałem powiedzieć do Marlene, Marlenka, chodź, idziemy na kawę, bo ja tutaj będę spał. Więc chciałem to rozluźnić całą atmosferę. Jasne. A Hazan pisał, że jestem boskim. Naprawdę, Hazan, Grzegorz, dzięki. Powiem tak, że ty i Artur jesteście jakby dla mnie guru, bo świetnie robotę walicie. A rzecz mianowicie taka, czemu chciałem, żeby to był taki, wiesz, żywy, dosłownie żywy, żywa prezentacja, żeby to była, żeby to ludzie tego czuli, że tak, słuchają tą prezentację. Największe, moim zdaniem, nie jestem ekspertem na danie tego typu prezentacji, ale moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, prezentacja musi być żywa. Bez tych okej, mogę pisać też 50 stron prezentacji, gdzie są wykresy pieprzone, czy są pokazywane, nie wiem, jakieś tam rzeczy, które po prostu dla mnie nie istnieją. Można zrobić prezentację bardzo fajnym sposobem. Nawet i pokazując te chociażby wykresy, nie? Żartując. Bo kiedy cała widownia jest wyluźniona, to oni cię słuchają. Oni cię słuchają i aktywnie grają w tym rolę. Wtedy prezentacja jest bardzo miła. Moim zdaniem, zamiast pokazać, okej, ja byłem na jeansach i t-shirtach, tam w większości, praktycznie wszystkie osoby byli w garniturach. A ja byłem na luzie, no okej, na mój rozmiar, żeby ja muszę znaleźć garnitur, to muszę czekać 2 tygodnie, bo nie znajdę, tak? Bo nie znajdę, no ale cóż. Byłem zróżniony. Pierwsza moja myśl była taka, że w mordy mi nie dadzą. Dosłownie. Więc byłem sobą, no. Byłem sobą, porozmawiałem na luzie, znałem tam osób, z którym praktycznie codziennie porozmawiam. Więc dla mnie ta cała rozmowa to była jakby duża impreza, gdzie ja jestem. A Janiec jest butelki, Tak. Artur, i to warka jest, nie wszystkie. Okej, a slajdy ja szczerze zrobiłem, ale ja wolę dać prezentację z głowy, bez tych slajdów. No co to za prezentacja, kiedy już wszystko jest gotowe? To znaczy co? Pracowałeś na tą prezentację, znasz tego na pamięć i gadasz. A ja wolę po prostu dać, o, live. Że leci. Freestyle. Bo wtedy freestyle, wtedy osoba nie wie, co ucieka, no. To jest piękne. To jest piękne uczucie. Okej, żartowałem z kilku osób, bo na przykład Gagato tam pisał, że to był stand-up comedy. To nie był stand-up comedy, ja byłem zestresowany, a stand-up comedy jest mianowicie, że ja wszystkich żartuję. Nie żartowałem, tylko byłem wyluźniony. A czyli Gagato czuł, że ja jestem, ja urażałem kogoś, bo jeszcze nikt do mnie nie zgłosił, to przepraszam, ale myślę, że było fajnie. Znaczy wiesz, akurat a propos stand-up comedy, to uważam, że nawet gdyby to było zrobione w tym stylu, tak jak on mówi, bo tam wiesz, jakby może elementy stand-up comedy w tego typu prezentacji według mnie nie są niczym złym. Jakby rozluźnienie osoby na sali słuchającej tych inteligentnych rzeczy,
ma swoje plusy, dlatego że jakby tak jak mówiłeś, zwiększa się uwaga w jakiś tam sposób, przykuwa się uwagę do tematu omawianego, może mniej ludzi zasypia w tym momencie. Ja sam też wiem, jakby mając chociaż co prawda trochę z innej branży doświadczenia, bo ja robiłem prelekcje na konwentach miłośników fantastyki, ale to też są takie czasem takie sytuacje, że ludzie wchodzą na salę, wszyscy siadają, trzeba powiedzieć pierwsze słowo, ale jest atmosfera jak na pogrzebie raptem. No. Więc trzeba walnąć czasem czymś nawet głupim, ale żeby tych ludzi rozluźnić. To znaczy głupi rzeczy tam nie mówiłem. Nie mówię tak generalnie. Dokładnie, ale jeszcze, czyli ja mogę stąd podziękować. Ja chciałbym podziękować Rafała Agnieszczaka. Nie wiem, moim zdaniem jest świetny chłopak. Nie liza mu dupę. Jest naprawdę świetny. Ja go prosiłem na after party, żeby nosił moje skarpetki. Bo będę mu pytał. No więc, ale on nie nosił. Ale cały czas chłopak mi też wspierał w prezentacji. Był na prezentacji, nie olał mnie. Więc naprawdę, Rafle, dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. A rzecz jest taka, że na przykład kiedy oglądamy chociażby jakiś, nie wiem, serial czy film, który jest nudny, no to nikt się nie pamięta, tylko się pamięta, że film był nudny. Tak. Ale kiedy się ogląda fajny film, no to się pamięta każdy szczegół z tego. To tak samo jest z prezentacją. Nie wiem, spróbujcie chociażby raz, spróbujcie, żeby prezentacja była wyluźniona. Żartem, ale temat, żeby to był serio. Zobaczcie, jaki będzie oddźwięk. Gwarantuję, że ludzie będą pamiętali wasze prezentacje na dłużej. Tak, jeśli Maciek Budzik to nagra, to na pewno to puścimy. Dokładnie, a dzięki Maćkowi też, bo nagrał mi naprawdę super. Tak, i wszystko poszło w świat. Słuchaj, a taka propos, jakby trochę schodząc z tematu samych prelekcji i samego wykonania prelekcji, wróćmy trochę bardziej do jakby samej idei tego typu konferencji. Są takie opinie czasem w sieci, że tego typu spotkania, choć to też uważam, że to nie jest jakby, nie odnosi, nie można tego, takiej opinii do wszystkich branży przytypować, ale że tego typu konferencji to jest głównie lans, a reszta merytoryka pojawia się czasem, jeśli już naprawdę prelegent się wykaże. Jak ty uważasz? Czy nie wiem, jest czy tak. Widziałeś lans na e-commerce 2009? Nie wiem, czy ja jestem lancerem, ja jestem zwykłym wirenem. A czy jest lans? Nie wiem, być może jest. Ja tego przy sobie nie odczuwam. Jestem zwykłym człowiekiem, ja tego nie odczuwam. A dodatkowa rzecz jest taka, nie wszystkie, na przykład, tak jak mówiłem, dla mnie nie wszystkie prezentacje były wartościowe, bo nie moja branża. Jasne. Bo jest jakby na przykład, e-commerce sam w sobie jest bardzo szerokim pojęciem. Dokładnie, dokładnie. A zobacz jeszcze. W tej chwili akurat się dzieje Internet Beta 2009, tak? Tak, o tym będziemy rozmawiać no to w kolejnym odcinku. Aha, okej, okay, ale mogę cię dodać. Jasne. Tam są na 3 dni 70 prezentacji. Więc to jest naprawdę duża impreza i tam osoby są z branży, praktycznie wszystkich branż. Więc nie da rady, nie ma nawet szans, że będziesz oglądał wszystkie te 70 prezentacji. Musisz wybrać, które prezentacje są w twoim interesie. Na przykład była na Internet Standard prezentacja Dom Zdrowia. To jest apteka. To jest apteka internetowa. Mnie nie interesuje apteka internetowa, nie moja branża. To nie słuchałem tego. Rozumiesz? Jasne. To nie chodzi o to. Tutaj po prostu trzeba wybrać, że które my chcemy prezentacje oglądać. Okej. Okay. Na przykład była prezentacja DotPay. DotPay dla mnie była bardzo ważna prezentacja, bo w wszystkich nowych sklepach ja zamiast płatności.pl ja będę miał DotPay. Więc dla mnie była bardzo fajna prezentacja, żeby to oglądać, zobaczyć, co oni mają do zaoferowania, nie?
Tak samo na przykład była prezentacja mojej konkurencji, Tomka Jaromina, pozdrawiam mu. Też bardzo fajny chłopak, bardzo miły. Też była bardzo fajna prezentacja, gdzie mogę dowiedzieć, skąd ja mogę kupić na przykład ruch. Rozumiesz? To ja wybierałem sobie, prezentacje, które mi interesują. Bo na to po prostu polega, no bo czyli ja będę oglądał przez 2 dni wszystkie prezentacje, no to ja potrzebuję jedną kroplówkę, gdzie zamiast, wiesz, zwykłej kroplówki ja mam Red Bulla stawiany, a na drugą kroplówkę ja mam piwka. Zrobiłeś, to jest połowa tego odcinka, a ty zrobiłeś reklamy na około 250 zł. No co ty? Ale tak? Idziemy dalej. No okej. Okay. Więc wiesz, to trzeba po prostu wybrać. I dlatego wszystkie prezentacje, zobacz sobie u siebie, na swoich stronach, dają cały program, że kto będzie, jaka będzie tematyka, od której do której godziny, więc warto, naprawdę warto. Czyli macie pieniądze, żeby chociażby kupić raz wstęp, chociażby raz zobaczyć, to naprawdę warto. Yes. A na przykład barcampy są, czy demokampy, no barcampy praktycznie są za darmo. Więc spróbujcie tam. Będziecie zobaczyli, jaka jest cała atmosfera, tam też są ludzie z branży. Naprawdę warto. Ja tego nie zrobiłem, bo nie miałem czasu. A w tej chwili mam trochę czasu, no to mogę sobie chociażby troszeczkę tego pozwolić. Jasne, a powiedz, jak sądzisz, taki początkujący komersowiec, albo ktoś generalnie z innej branży, chociaż skupmy się może na e-commerce, jadąc na taką konferencję, na co powinien się najbardziej nastawić i czego może się tam nauczyć? Słuchaj, pierwsza rzecz, startujący e-commerce, osoba, która startuje, tak? To są jednoosobowe firmy. Nie ma tyle kasy, żeby to wydać tam. Więc muszą naprawdę myśleć kilka razy, czy iść na tego typu prezentację, czy nie. Pod warunkiem, kiedy program jest fajny, to wtedy warto. Nie będą żałowały tego. Plus dodatkowo, na tego typu prezentacjach są ludzie z doświadczeniami. Oni już przeżyli to, co oni już, ci nowe osoby zaczynają zrobić. Tak. Więc można prosić chociażby o tipsy, że co trzeba zrobić. A ludzie tam chętnie porozmawiają. To nie są, na prezentacjach nie są osoby snobami, bo przynajmniej ja z osobami, z którym porozmawiałem, nie były snobami. Chętnie porozmawiały i chętnie dały mi też tipsy. Ja też się uczę, człowiek cały czas się uczy. Więc, czyli macie kasę, macie czas, chociażby spróbujcie. Na pewno warto. A jeszcze rzecz jest taka, że na tego typu prezentacjach dla nowych osób byłoby fajnie, moja osobista prośba dla organizatorów, żeby chociaż dać jakiś rabat. Byłoby naprawdę fajnie. Lub obniżyć cenę troszeczkę. Bo naprawdę myślę i czuję, że osoby, które są początkujące, potrzebują wiedzy. Bo ludzie nie mają w ogóle bladego pojęcia, co to jest e-commerce. Oni startują, bo Sząsza startował. No, ma sklep internetowy, to ja też będę miał sklep internetowy. No, taka jest po prostu głupia realia w Polsce. Jak guma mamba, mam i ja. Dokładnie. Mam i ja, dosłownie. Potem się tego typu firmy splajtują, bo wydali kasę na oprogramowanie, kasę na grafiki i po 6-8 miesiącach... I przede wszystkim tego typu... na promocję. No dokładnie. Plus tego typu sklepy wtedy lądują na Allegro za 30 000 zł. A nikt ich nie kupi. Dosłownie nikt ich po prostu nie kupi.
Bo a, nie mają userów, nie mają ruchu, nie mają doświadczenia, no to kto kupi? Nikt nie kupi. Będą latały z tymi. To pierwsza rzecz, uczcie się, co to jest e-commerce. E-commerce nie jest łatwy kromki chleba. To jest bardzo ciężki kromki chleba. A ja się żałuję, że kiedy ja wystartowałem, wtedy nie były tego typu prezentacje. To, co wiedzę ja mam i moja żona ma, moja żona ma dużo więcej jeszcze wiedzy, bo ona lubi czytać, ja nie lubię czytać, to powiem ci, że to, co my mamy i my wiemy dzisiaj, to my wiemy na własny rachunek. Ale warto było, tylko że długo to trwało. Rozumiem. A powiedz, tak wracając jeszcze na chwilę do prezentacji, myślisz, że na tego typu konferencji, takiej właśnie, to jest znowu trochę do lansu wrócimy, ale to do takiego lansu zdrowego, według mnie przynajmniej, czy na takiej konferencji można swój produkt promować? Na przykład jak generalnie wyniki sprzedaży po konferencji. Wiem, co ty chcesz mówić. Tak, Daszy. Maciek zamówił u mnie skarpetki. Ba. Zamówił u mnie Tomasz Topa skarpetki, bo mówiłem tam na temat Nokia S75. Tak. A Tomasz Topa wie doskonale, o co mi biegało. Więc u mnie kupił Tomek skarpetki i chwalił się też na blipie, że kupił u mnie skarpetki. Da się promować. Da się promować produkt, o ile macie ciekawy produkt. Ja mam zajebisty produkt, jeden z najlepszych, więc da się. Nawet miałem pytanie tego typu, że to znaczy pytanie, ludzie tam zaczynali mówić, dobra, zaraz usiądę na komputerze i zamówię sobie skarpetki. Więc da się promować. To jest jakby networking. Ale okej, są niektóre osoby, które mówią, że networking jest strata czasu. To jest tylko i wyłącznie wymiana wizytówki. No być może, że jest wymiana wizytówki. Ja nikogo nie dałem wizytówek, bo ja nie mam wizytówek. Bo ja nie wierzę w wizytówkach. Więc osoby, które chcieli mi szukać, i tak szukali mnie, i tak pisali do mnie maila, to zależy od osoby, która otrzymuje tą wizytówkę, jak wykorzystasz tą wizytówkę. Networking jest bardzo ważny. Networking jest ważny, ale trzeba wiedzieć, jak go wykorzystać. Więc naprawdę powiem ci, że fajnie było. I trzeba wierzyć w siebie. Proszę? I trzeba wierzyć w siebie. Tak, trzeba. Bo inaczej, wiesz, inaczej ludzie będą wyczuli, że facet tylko gada, pierdzi przy stole i nic nie wie. Trzeba wierzyć, trzeba jeszcze wierzyć, co robisz, na jaki temat porozmawiasz. Bo inaczej nic nie będzie. Szkoda, że ty nie byłeś na ten e-commerce 2000. Wiesz, ja to już jestem zupełnie spoza branży, więc jakby ja na razie jeszcze nic nie sprzedaję, ale jeśli kiedyś zacznę cokolwiek sprzedawać, nie wiem, chociażby pineski do ściany, no to wtedy się fajne, może fajna nisza. Fajna nisza. O ile są ciekawie zrobione, mają niepowtarzalny kształt, gwarantuję ci, będziesz miał sukces. Pomyślę. Jeżeli chcesz, to mogę ci pomóc. Ty mi cały czas pomagasz. Nie, ja nie pomagam. Ty tak tylko myślisz. Okay. Ja sobie tylko pcham, żeby to zrobił tego. Jasne, Wilen, jeszcze na koniec, bo zbliżamy się powoli do końca. Dzisiaj trochę odcinek krótszy, ale jednocześnie wydaje mi się, że chyba bardzo treściwy. Jeszcze chwilę wspomnimy o flagmeczu, który już za 2 dni. Tak. Ja jutro będę w Warszawie, kupa roboty, naprawdę tam chłopaki już są, Adam tam jest, jest Kosmopolis, jest... Tak jest. Tak. I tam naprawdę chłopaki nie śpią, praktycznie nie śpią.
i robią kawał dobrej roboty. Naprawdę mój full szacunek. Ja jutro tam będę, w sobotę jest mecz, więc wy wszyscy, które są z Warszawy, dajcie znać, chodźcie tam na Agricole, będzie naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić tą meksykańską falę, chociażby raz. To by było byłoby fajnie. Fajnie. To by było to fajne. Byłoby fajnie i czyli mogę jeszcze coś mówić, korzystając z tego nagrewania. Oczywiście. Bo wisi mi to w sercu. W sprawie flag testu od firmy Videa. Pierwszy raz, kiedy dostałem te słuchawki, to prawa strona była uszkodzona, więc odesłałem im te słuchawki, dostałem nowe słuchawki, te, które używam, więc chłopaki, słuchawki są fajne, naprawdę fajne. Swoją półkę mogę powiedzieć, że naprawdę dobra robota. Tak. I moje flag testy są pozytywne, o. Tak, Fiden dokonał akredytacji słuchawek w ramach Technozgredów odcinka 11, tak przy okazji jadąc mi mocno po kieszeni, bo kto będzie chciał wykupić reklamę, skoro Fiden wszystko sam powiedział. Nie no, stary. Myślę, że kiedy startuję nowe skarpetkowo, to na pewno moja reklama będzie u ciebie. A mogę reklamować. Trzeba kupić reklamę u Technozgredów. Naprawdę jest. Brawo, o, jest tak, wszystko. Dokładnie na to liczę. Tak, kupujcie reklamę w Technozgredach, zapraszamy do działu. Reklama na stronie technozgredy.pl. A kto kupi tę reklamę, u mnie ma duży rabat na skarpetkach. O! To niebezpieczna deklaracja, to już twój problem jest. Dla ciebie wszystko. Dobrze, dzięki. Dzięki. Okej, okay, słuchajcie, sobota, godzina 14, Agricola Warszawa, zapraszamy na flag match, akcja, która jest dla każdego z was bezpłatna, a im więcej osób będzie na meczu, tym większy efekt ostatecznie akcja odniesie i miejmy nadzieję, że będziemy mogli pomóc Paulinie Pruskiej. Nie wiem jeszcze na dzień dzisiaj. Czy Paulina Pruska pojawi się w nowo powstałym programie flakerowym Flag Publika. Miałaby się pojawić we wtorek o godzinie 20:21, bo dokładnie jeszcze nie wiem, nie, jeszcze odpowiedzi na maile nie otrzymałem, ale staramy się, żeby Paulina tuż po meczu była gościem Flag Publiki, gdzie będziecie mogli również z nią porozmawiać. To był 11 będziemy. I my będziemy strzelali jak najwięcej gole, żeby zbierać jak najwięcej pieniędzy dla Pauliny. Znaczy ja nie mam wątpliwości, że my wygramy, dlatego że wiesz, w tej ekipie aktorów większość to emeryci, więc w tym nie ma spokojnie, wierzę. Wierzę, że Agnieszka. Wygramy. Tak. Wierzę, że Agnieszka z Kulasińskim strzelą przynajmniej 4 gole razem, więc. Nie, Agnieszka akurat Rafał akurat nie będzie. Ale aha, za to, kiedy Artur będzie, będzie ta drużyna, która jest, to jest naprawdę solidna drużyna. Tak, Dream Team. Dokładnie, to jest super. A aktorze, to moja prośba, dajcie nam strzelić jak najwięcej goli, bo to jest na piękny cel. Tak, piękny cel, piękna idea i tak zachęcamy do jej wspierania. I tak jak mówiłem, Warszawa, sobota 26 września, Agricola godzina 14, a dla tych, którzy nie mogą tam być, tak jak ja między innymi, zapraszam na Flakera, bo będzie transmisja. Tak, będzie live transmisja. Tak, mamy nadzieję, że transmisja da radę utrzymać was wszystkich online. Będzie. Tak, to był 11 odcinek Technozgredów. Moim gościem był Boski Wiren. Mój brat, mój hinduski brat bliźniak. Nara.